Bytom, rynek, choinki i urządzenie rekreacyjne obracające się wokół własnej osi. To okoliczności, bo sprawcy pozostają ciągle nieznani. Jedno jest pewne, tak udzieliła im się świąteczna atmosfera, że postanowili zabrać coś z niej do domu. Padło na karuzelę, a że ta jest raczej mało poręczna, to postanowili ją najpierw rozkręcić. Łupu jednak nie udało się zabrać, bo ta na rynku ciągle stoi, tyle że już pozbawiona swojego blasku. Nie wiedziałam o tym. Naprawdę? No, ale nie wiedziałam. Ale to świństwo wielkie. Spodziewała się pani, że taka sytuacja, taka próba kradzieży... Nie, dla mnie to niepojęte. O, kurde, no nie, no, to jest strasznie. Co to się robi już, to strasznie jest. No to typowe dla bandziorów. Jak pan ocenia takie zachowania? No beznadziejne. Trzeba karać. O tym, że z karuzelą jest coś nie tak, urzędnicy dowiedzieli się od mieszkańców. To, że ktoś zabrał się za jej rozkręcanie, potwierdzili już pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Dlaczego, kto i kiedy, to się pewnie już niedługo okaże, bo trwa intensywne przeglądanie. Natychmiast zgłosiliśmy to na policję. W tej chwili przeglądamy monitoring miejski w celu ustalenia sprawcy. Karuzela została też uszkodzona. Tak, karuzela została uszkodzona, zostały pozrywane girlandy świetlne, także na pewno trzeba będzie włożyć sporą sumę pieniędzy, żeby doprowadzić te dekoracje do poprzedniego stanu. Teraz karuzela działa, bo jest ekologiczna i napędzana siłą ludzkich mięśni. Tyle że świąteczny klimat jakby prysł.